Dzisiaj gościmy na boiskach elity szóstej ligi. Za nami spotkanie Menard kontra HRKSA. Panowie w białych strojach, inżynierowie, odprawili z kwitkiem kolegów z placu bankowego 10-1. Z nami są Marcin oraz Giovanni. Marcin, jesteś liderem tego zespołu początkowo. Jesteście Beniaminkiem, od tego trzeba zacząć. Szło wam surowo, całkiem średnio. Teraz natomiast kolejne punkty, no i wskakujecie na piąte miejsce. Jakie to uczucie? Uczucie bardzo dobre. No to tak jak powiedziałeś, jest nasz pierwszy sezon w Elite Lidze. Jesteśmy Beniaminkiem i mamy też swoje cele na ten sezon. Zbieramy cenne doświadczenie, zapoznajemy się z boiskiem, a w zasadzie z boiskami, zgrywamy się ze sobą. No i tak jak powiedziałeś, na początku może mecze nie były najlepsze w naszym wykonaniu, ale powoli zgrywamy się, powoli ta gra staje się coraz bardziej klarowna. No i myślę, że wygląda to dobrze, pojawiają się też dobre wyniki. Także jesteśmy pozytywnie nastawieni na kolejne spotkania. Bardzo nas to cieszy. Giovanni, you are a sensational, unique Italian midfielder. Have you ever played in such place in back in Italy? And what's your impression about Elite Liga? And what teammate, which teammate do you like the most? Okay, I can say that I've never played in such a team, but I came from Palermo. I did many tournaments, but they were not like this, because here is really well organized, professional. And also when I came here in Poland, I was curious about how was the level of Polish players, and I'm really satisfied. Everybody plays a good football, and I'm also very satisfied about our team that really started bad, but because we didn't find our personality, but after a few matches we start to play good and to do good results. I'm really glad of this, and I say Forza Menard. Now that Italy won't be in the Mundial, I will watch these matches and I will be really excited to watch the highlights, the replay. At least I can watch this. What can I say? We will try to get more points. We are now already in a better position, and I hope that we start really to play better, to find our personality and our way to play, and I will send videos to my Italian friends and they will be really jealous in the summer. We are very pleased we can host you here. It's very nice to see how you move, how you communicate with friends. It's good to say to our viewers that you have scored 7 goals and you assist in 5 times. So it's quite impressive result. So we are very pleased that we can host you, and as I said, we are looking forward to see you maybe someday as a leader of scoreboard. Marcin, wracamy jeszcze do ciebie. Ostatnie pytanie. No więc właśnie, macie swoje ambicje na te cele. Co od stycznia? Czy idziemy do góry, czy zostajemy w tej lidze i wygrywamy worek medali, cenne nagrody? Jakie są wasze plany? Nie no, chyba tak jak każdy, jeżeli stoi się w miejscu, no to wtedy się cofamy, tak? Także chcemy grać coraz lepiej, tak jak powiedziałem już wcześniej, no staramy się coraz lepiej zgrywać się ze sobą, poznawać się, no i mamy też nadzieję, że razem z tym będą przychodziły wyniki. Także cel na przyszły sezon jest taki, żeby piąć się w górze tabeli, strzelać więcej goli, ładniejszych goli, także jesteśmy pełni optymizmu i cieszyć się z gry, bo tak naprawdę o to w tym wszystkim wchodzi. Na koniec dnia, wieczorem, jak kończymy mecze, czy strzeliśmy 8 czy 10 goli, nie ma to większego znaczenia. Ważne jest, że możemy celebrować wspólnie to piłkarskie święto, czego wam serdecznie życzę. Once again, thank you so much for this short interview. We keep my fingers crossed for you guys and hope nie ma za co. Arrivederci Roma. Dziękuję bardzo.